Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku 5 sezonu rozdziału 2. Moi kochani, za chwileczkę kupimy 100 stopni karnetu bojowego. Z okazji nowego sezonu postanowiłem, że moim wspierającym z kodem Farel rozdam aż 20 razy karnet bojowy na nowy sezon. Więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, no to wpisuj kod Farel do sklepu, w komentarzu się pochwal swoim nickiem z gry Fortnite, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, bo w następnych 5 odcinkach będę ogłaszał szczęśliwych zwycięzców. Masz teraz chwilę czasu, aby to zrobić, a ja pokrótce wam powiem, jak będzie wyglądał przyszły tydzień, jeżeli chodzi o Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, live'y będą tak jak zawsze z rana, czyli od godziny 11 do 13, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, będziemy wbijali parasolki z widzami. Dodatkowo dzisiaj pojawi się jeszcze drugi odcinek na kanale, w którym będę sprawdzał, co nowego przyniósł nowy sezon. Więc moi kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to właśnie teraz, bierzcie udział w konkursie, ja za wszystkich mocno trzymam kciuki. Nie zapomnijcie odwiedzić sklepu pixieshop.pl, tam znajdziecie złotą kolekcję The Farel Team. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do kupowania 100 stopni karnetu bojowego sezonu 5. Moi drodzy, nowy sezon już jest, nadszedł ten czas na to, na co wszyscy czekali. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Są nowe postacie. To jest gościu, który wygląda jak pan naleśnik. Nie no, nie mam pytań, po prostu obejrzyjmy teraz sobie zwiastun, jak zawsze na początku, a później przejdziemy do zakupu 100 stopni karnetu bojowego. Let's go! Ha! Udało im się! Nadal tu jesteśmy! Tak, ale punkt zerowy jest odsłonięty. Musisz wchodzić! O, daj spokój. Ostatnie, czego nam trzeba, to kolejna wersja mnie w pętli. Nie. Ostatnie, czego nam trzeba, to ucieczka kogoś z pętli. Skakuj tam i załatw to. Zrozumiano, przepani, robi się. Tylko nie zwróć na siebie uwagi siódemki. John, jesteś tam? Dobra, muszę tylko ustabilizować punkt zerowy i uszczelnić pomost, ale nikogo nie wypuszczać. Łatwizna, nie? Oczywiście. Okej. Okay. Znajdź najlepszych łowców z wszystkich światów. Oby zadziałało. Dobra, porwał punkt zerowy Jonesiego. Okej. To nie jest nowa mapa, to jest stara mapa, tylko że środek się zmienił. Fortnite, sezon 5, punkt zerowy. Brzmi nieźle. Nikt nie ucieknie z pętli. Nie na mojej wadzie. Zbieram najsłynniejszych łowców z wszystkich światów. Zaczynając od najlepszych. Mandalorian. To kosztowało, żeby przekonać Mando, ale... Baby Yoda! Nasz plan? Czysty chaos. A nikt nie zajmie się tym lepiej niż oni. Wow. Najlepszy gladiator świata. Koleś jeszcze nigdy nie przegrał. Jakaś nowa pompa. Ciacho, upieczony w foremce wściekłości. I Maeve, ot, zmiennokształtna barbarzyńska wojowniczka. Tomato Town, pięknie. Na wyspie będą wyrównywać. Co to jest? I zbierać nagrody, a w międzyczasie przygotujemy się do kolejnego co? Etapu. Co? Snajperka z Noctowizją? To na co czekasz? Dołącz do łowów. Ale sztos. Ja dziękuję. Przyciszę sobie troszeczkę. Dołącz do ekipy Fortnite. Oczywiście, że dołączamy do ekipy, ponieważ dzięki temu będziemy mieli dodatkowe korzyści. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie jakiś karnet bojowy albo członkostwo do ekipaki, no to jeżeli byście użyli mojego kodu, bym był mega, mega wdzięczny. Okej, okay, wczytywanie zamówienia. Dziękujemy, potwierdzenie zrealizowane. Uwaga! I co teraz? Czy przypadkiem nie powinno coś się wydarzyć? Moi kochani! Kryptonim Elf. Okej, okay, dalej. Do tego jest nowa edycja plecaka. Okej. Okay. I dziadek do orzechów też dostał edycję. Ale sztos! Skull Trooper dziadek do orzechów. Piękny. Wita cię! Ekipa Fortnite! Woo! Moi drodzy, mamy galaksję. Nowy skin. Spójrzcie na nią. Ależ przecudowna. Wow! Dalej, dalej. No i ten zbierak jest przepiękny. Ja dziękuję.
koniecznie, jeżeli macie taką możliwość, zasubskrybujcie ekipakę, naprawdę. Dobra. 1000 V-Dolców dodatkowo do tego dostaliśmy zestawu, więc całkiem nawet spoko. Karet bojowy, dostęp! Co my tutaj mamy? Mandalorian! Zadania bez kresu, okej. To co, moi kochani, trzeba kupić teraz z 13 000 V-Dolców. Wesprzyj twórcę, Farel, potwierdź, V-Dolce, cyk, kup. Zamówienie złożone, przepięknie. Na moje konto trafia. No gdzie są moje V-Bucksy? Halo? Bo jeszcze nie doleciały. Nie wiem, czemu tak się stało. XD. Jest, jest, już są doładowane. Pewnie serwery są po prostu przeciążone. 16 000 V-Dolców, coś pięknego. Dobra, wróćmy sobie na początek. O Jezu, powrót na początek. Karnet bojowy i moi kochani, kupujemy. Kup poziomy. Lecę do samego końca. Nie patrzę, bo nie chcę wiedzieć, co jest na samym końcu. 6000 V-Dolców, 7000 V-Dolców, 8000 V-Dolców. 10, 11, 12, 13, 14, 14000 V-Dolców. Poszło! Najlepsza oferta, było 25 poziomów za coś. Nie widziałem tego. Dobra, nieważne, V-Dolce już poszły. Strzelcie łapeczkę w górę, moi drodzy, jeżeli doceniacie to, co robię. Wydaję hajs na tą przecudowną gierkę. Moi drodzy, czas pożeracza, Galactus. Tutaj mamy jakiś ikona z sztandaru. Później mamy spray z Baby Jodem i Mandalorianinem. Czy jak on tam się nazywa? Ciężko jest to wymówić. Baby Yoda, dziecko, emotka, piękne. Taki... taka lotnia? Ale sztos totalny, zobaczcie tylko na to. Później mamy malowanko. Też dosyć fajne. Ekran wczytywania. To ta nowa superbohaterka. To do niej plecak taki elektryczny. Okej, okay, salut. Nowe smugi. Hiperlot. Bardzo fajne. Tutaj mamy też Riz. To jest ta nowa pani. No nawet ciekawa. Zadania. Okej, okay, co to jest? Fajne, fajne. Muzyczka, boomboxik, spoko. To jest spray właśnie tej pani. Młotny Jari. Taki sobie, mienie Jara. Później mamy podniebne ostrzełowcy. O kurcze, to już jest fajne, to jest ciekawe. Podejrzewam, to wszystko razem będzie fajnie wyglądało w całym seciku, jak to ubierzemy. To jest jej inny styl, taki niebieskawy. Plecaczek do niej, ten sam kilo, tylko w innej odsłonie. Znowu to samo. To lotnia jest, tak? To jest lotnia. Tak. Co to jest? Malowanko w postaci syropu klonowego. Fajne, fajne, fajne. Tutaj spray z tego gościa. Emotka gościa. O kurczę, jaka strzelba przepiękna. To jest zbierak oczywiście, z nadzianym naleśnikiem. Coś pięknego. Smugi w postaci roztopionego masła i właśnie tego syropu klonowego. I jest gościu, który nazywa się Ciacho. Ja nie wiedziałem kompletnie na zwiastunie, kto to jest. Oto jest gościu, który wygląda jak naleśnik. Dobra, lecimy dalej. Lotnia naleśnikowa. Też ciekawe, też ciekawe, to jest bardzo. Ciasteczko. Aha. I co, sobie strzelasz na głowę? Dobre, coś pięknego. Ciekawe, czy ta emotka będzie do każdego stylu. Będziemy mogli ją używać po prostu. Czy tylko i wyłącznie w tym skinie. Okej. Okay. Taki plecaczek z naleśnikami, ekran wczytywania. Do tego mamy znowu pana Ciacho, ale w innej odsłonie. Wow. Tutaj mamy pana Ciacho. Nie wiem, co się tutaj zmieniło. Aha, w kapeluszu, bez kapelusza. Znowu ta lotnia. Mamy takie sztylety. Fajne, fajne. Podobają mi się. Malowanie nowe. I mamy panią, która nazywa się Maeve. To jest barbarzyńca. Wow. Do niej tarcza, taka jakby wikinga, barbarzyńcy, wiadomo. Ikona sztandaru. OMG, czy wy widzicie tą lotnię? Ja cię sunę, ale sztos. Lecimy dalej. Kły bestii, fajne.
Tutaj mamy Maeve. Aha, ona jest taką jakby meduzą. Ona jest, tak jak słyszeliśmy w zwiastunie wczoraj na Epic, na Fortnite oficjalnie, czyli na oficjalnym portalu na Instagramie Fortnite'ika, było właśnie mowa o niej w takim zwiastunie. Kły Bestii. Droga dzikiego coś tam. Maeve, która zamienia się w rekina? Co? Mega to jest dziwne. Ale ciekawa postać, strasznie. Nowe smugi. Awatar wojownika. Karma z nowe życzenie, okej. Okay. Ikona sztandaru. Spray. Kolejna postać. Condor. On jest duchem. Go nie ma, tego chłopa. To do niego plecak. Tutaj Condora emotka. Zbieracze. I uwaga, co to będzie? OMG, on się zamienił w nie wiadomo co. Ale przepiękny skin. Interaktywny, coś pięknego. Nowa muzyczka. Aha, Most Gwiazdy Remix. Most Gwiazdy chyba każdy z nas zna. Lecimy dalej. Hiperlotka, ależ piękna. To przecież jest deskolotka. Jeszcze w dodatku komiksowa. I to jest ta nowa, dziwna postać. Z dziwnymi smugami. Zobaczcie na nią. Lexa. Kreskówkowa postać. No nie mam pytań. Tutaj mamy zadania kolejne. Kreskówkowy Scarrington. Fajna sprawa. Szpony nicości. Do dzieła. Interface mechafuzji. Dobra. I uwaga, taniec. Protokołowcy. Ona się po prostu zmienia w coś innego. Ale czat. Kolejny ekran wczytywania. Plecaczek jakiegoś chłopa. Ile ten karnet ma? Ten karnet nie ma końca po prostu. O, może w ten sposób. Okej, okay, taki chłop. Gladiator. Fajne, fajne zbieraki. Ale OP. Coś podobne jak miał Ghost Rider. Okej, okay, tutaj chłop już bez hełmu. Tutaj znowu w hełmie. Ohoho. Jak ktoś lubi gladiatorów, no to to jest coś pięknego. Z takim pióropuszem płonącym. Dobra, kolejna edycja, kolejna. Uwaga, full zbroi. Oddajesz hołd? Nie. Aha. Przygotuj się. Ręce wziął sobie, wytarł piaskiem. I przygotowany. Piu, piu. Kolejne wyzwania. Jest! Dziecko, Baby Yoda. Siedzi sobie w plecaczku. Coś pięknego. 1500 fałdolców i odbieramy, moi kochani, wszystko. Za setny poziom jest Mandalorian. Spójrzcie, jak on wygląda. Szafeczka. Nowe przedmioty. Moi drodzy, Mandalorian. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko jego edycję na szybko. Jak będzie wyglądał na fullu. Tak by wyglądał full Mandalorian. Sztos totalny. Na kanał blatuje jeszcze drugi odcinek, czyli reakcja moja na nowy sezon. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz, mój drogi przyjacielu. Naciśnij ten czerwony przycisk, który jest na dole. Walnij dzwonka, żeby być na bieżąco. Jeżeli jeszcze nie odwiedzałeś sklepu Pixi, no to wbijaj, mój drogi przyjacielu, ponieważ dostępne są wszystkie wzory z kolekcji DFRL Team. A tu już jest ostatni dzwonek przed świętami, mówię wam serio. Nie zapomnijcie też wziąć jeszcze udziału w konkursie, bo co odcinek będę rozdawał 5 karnetów bojowych. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie też na mojego Instagrama, Discorda, linki znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!